Po raz 33 w Bydgoszczy i okolicach rozbrzmiewała muzyka z różnych zakątków Europy. W ramach bydgoskich imprez muzycznych do naszego miasta przyjechało ponad 20 zespołów, m.in. z Grecji, Ukrainy, Białorusi, Turcji, Szkocji, Gruzji oraz oczywiście z Polski. Artyści zaprezentowali się nie tylko mieszkańcom Bydgoszczy. Plenerowe koncerty odbyły się też w innych miastach regionu. Bydgoskie imprezy muzyczne odbywają się po raz 33. Są to spotkania muzykującej młodzieży z całego świata. Na Rybim Rynku odbywają się koncerty folklorystyczne. Każdego dnia tutaj spotykamy się. W Akademii Muzycznej spotykają się zespoły muzyki właśnie klasycznej i tam odbywają się przesłuchania konkursowe. No i oczywiście piękny koncert galowy, który odbędzie się w Operze Nowa, który będzie takim ogólnoświatowym, ogólnoeuropejskim połączeniem wszystkich występów, wszystkich zaproszonych zespołów. 9 lipca w bydgoskiej Operze Nowa odbył się koncert galowy tegorocznego BIM-u. Grand Prix zdobył bydgoski zespół Junior Jazz Big Band 75 z Pałacu Młodzieży, który występował pod kierunkiem Piotra Dąbrowskiego. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyplom Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego przypadła chórowi z Ukrainy. Minister postanowił również uhonorować polski zespół Voice Factory. To był bardzo pracowity tydzień dla wszystkich pracowników Pałacu Młodzieży, ale był jedyny i niepowtarzalny, jak wszystkie koncerty bydgoskich imprez muzycznych. Myślę, że mnóstwo koncertów za nami, zarówno na Rybim Rynku, jak i przed Spichrzami, również koncerty w klubach jazzowych. Myślę, że bydgoszczanie mieli okazję zobaczyć mnóstwo różnorodnych zespołów, zarówno instrumentalnych, jak i wokalnych.